Witam ponownie. Począwszy od tego rozdziału będziemy budowali szablony UV dla wybranych elementów skrzypiec. Tak więc nie wszystkie elementy będą oteksturowane w tradycyjny sposób. Wykorzystamy również tekstury proceduralne, które są dołączone do blendera w odniesieniu do takich elementów jak detale, które znajdują się z tyłu i są podpięte do strunociągu. Podobnie wykonamy, czy też zrobimy w odniesieniu do strun i kołków. Zaś tekstury będziemy nakładać na gryf, płytę górną, boczek, płytę dolną i mostek. I tak, ja może na początku skorzystam ze skrótu N, przejdę do Display i wyłączę Grid Floor. W tym przypadku siatka podłoża nie jest mi potrzebna. W tej sytuacji dysponujemy odrębnymi obiektami, tak więc możemy je wskazywać, przejść do trybu edycji i tworzyć szablony UV. Ja generalnie proponuję przyjąć właśnie takie workflow. Tak więc nie będziemy łączyć na razie ze sobą obiektów, tylko na odrębnych obiektach będziemy tworzyli szablony UV. Następnie niektóre obiekty ze sobą połączymy. To spowoduje, iż szablony UV również będą łączone i odpowiednio rozmieścimy te szablony UV w przestrzeni, a następnie wyeksportujemy prawdopodobnie dwa szablony do Photoshopa. Dobra, na razie może nie brzmi to zbyt przejrzyście. Wystarczy nam to, iż po prostu będziemy stopniowo tworzyli szablony UV w odniesieniu do obiektów, począwszy od płyty dolnej. Tak więc wskazuję prawym przyciskiem myszy płytę dolną i skorzystajmy ze skrótu Shift-H. Dzięki temu będziemy mogli ukryć pozostałą część naszej sceny. Po prostu będziemy pracować obiekt po obiekcie. Właściwie prawie każdy element, który składa się na skrzypce, dysponuje swoim własnym modyfikatorem wygładzającym. Tak więc po przejściu do Object Modifiers zauważyłem tutaj modyfikator wygładzający, czyli subsurface, który ewentualnie możemy wyłączyć w trybie object lub w trybie edycja. Aczkolwiek modyfikatory kompletnie nie przeszkadzają nam podczas tego typu zadań, tak więc spokojnie możemy sobie je pozostawić. I tak, ja na tym etapie scalę może outlinera z properties, a następnie widok 3D z outlinerem. Dobrze? I wyprowadzę nowy widok. I w tym przypadku skorzystam z UV Image Editor. Skorzystam następnie ze skrótu 5 na klawiaturze numerycznej, będąc w widoku. Tym samym wyłączę perspektywę i przejdę do widoku ortograficznego. OK. Następnie tabulator. I proponuję skorzystać ze skrótu A. Zaznaczyć wszystko. Skrót U. Unwrap. OK, skorzystam ze skrótu R i obrócę szablon o 90 stopni, aczkolwiek w tym przypadku skorzystam z wartości minus, czyli minus 90. Skrót G i przeciągnę do góry. Skrót S troszeczkę zmniejszę, obracanie i poprawię w taki sposób. W ten sposób udało nam się utworzyć pierwszy szablon. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się OK. Tak więc ja skorzystam ze skrótu N, następnie z opcji Stretch i dzięki temu będziemy mogli obserwować ewentualne deformacje naszego szablonu. Tak więc tam, gdzie jest niebieski kolor, tam wszystko powinno być OK. I tak, w tej sytuacji możemy skorzystać z innego typu wyświetlania. Dobrze. I możemy sobie dokonać inspekcji naszego szablonu. Tak więc widzimy spore deformacje w tej okolicy. I ta okolica mniej więcej odpowiada mniej więcej temu fragmentowi. I podobnie sytuacja wygląda tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Zobaczmy, co się stanie w momencie, w którym utworzymy testową szachownicę. Tak więc klikamy na nią. Ja wprowadzę nazwę Test Grid. Tak, abym wiedział mniej więcej, czego dotyczy ten obiekt. Rozdzielczość, czy też wymiary 1024x1024, bez alfa, UV Test Grid. OK. Dobrze, przejdę następnie do widoku 3D. Skrót N. OK, aczkolwiek musimy przejść do Display. Zaznaczamy odpowiednią opcję i dzięki temu możemy obserwować naszą szachownicę bezpośrednio na naszym obiekcie.
więc ja skorzystam może ze skrótu A. Tym samym będę mógł odznaczyć wszystko. Następnie tabulator i kropka shift spacja. Dobrze. I tak mniej więcej prezentuje się sytuacja. Ok, zobaczmy jak tutaj to wygląda. Tak więc generalnie nie jest źle, aczkolwiek ja tutaj widzę mały problem. Dotyczy on proporcji. I tak, zauważymy, że elementy szachownicy w środkowej części są mniejsze niż elementy szachownicy, które znajdują się w tej okolicy i w górnej okolicy. I wynika to po prostu z kształtu naszego obiektu, jak i z metody mapowania. Tak więc w przypadku płyty dolnej może takie dysproporcje nie będą zbyt widoczne, gdyż rzadko jaki render pokazuje chociażby płytę dolną. Aczkolwiek chciałbym się upewnić, że jednak te proporcje są troszeczkę bardziej zachowane. A to oznacza, iż będę musiał trochę zmodyfikować ten szablon, a dokładnie będę musiał wprowadzić odpowiednie szwy. Jednakże w przypadku Blendera takie szwy nie są żadnym problemem, gdyż możemy korzystać z narzędzi malarskich wewnątrz Blendera i te szwy usuwać. Tak więc ponownie przejdę do trybu edycja. Następnie wybiorę odpowiednią grupę komponentów, a dokładnie pętlę, która przebiega w wybocznej części. Powiedzmy tutaj. Najpierw zaznaczę ten punkt, Alt i prawy przycisk myszy. Pętla została zaznaczona. Skorzystam z Ctrl E, Mark Seam, super, skrót A, skrót U, Unwrap, Shift spacja i zobaczmy co się dzieje. Tak więc uzyskałem niezbyt ciekawy szablon. Prawdopodobnie wynika to z tego, iż moje zaznaczenie nie objęło niektórych komponentów, które znajdują się w tej okolicy. Tak więc powrócę teraz do widoku 3D i zobaczę mniej więcej o co chodzi. Dobrze, skorzystam ze skrótu A, zaznaczę odpowiedni punkt i kropka na klawiaturze numerycznej i sprawdzam co się dzieje. Ok, tak więc widzimy, że szef kończy się mniej więcej w tej okolicy i w tej okolicy. Dobrze, może się obrócę. Ok. I tak, przejdę teraz może do wyświetlania siatki wireframe, tak abyśmy mogli lepiej widzieć co zaznaczamy. I korzystamy z Ctrl Tab, wybieramy krawędzie, zaznaczamy dodatkowe krawędzie w tym miejscu. Podobnie wykonam po drugiej stronie. OK. Następnie Ctrl E, Mark Seam, skrót A, U, Unwrap. Widzimy wyraźnie, że udało nam się odseparować płytę dolną od paska. Oczywiście w tej sytuacji proporcje są troszeczkę zaburzone, a nawet bardzo zaburzone, jednakże tym będziemy zajmowali się później. Na razie musimy przeciąć ten pasek z tyłu obiektu w taki sposób, aby uzyskać dwa oddzielne paski. W tym celu powracamy do naszego obiektu. Przechodzimy na tył. Ja sobie zaznaczę jakiś komponent z tyłu, kropka na klawiaturze numerycznej. Sprawdzę dokładnie, gdzie przechodzi środek. Dobrze, zaznaczę tą krawędź, dwie kolejne, następnie Ctrl E, Mark Seam i tym samym udaje nam się przeciąć pasek właśnie w tej okolicy. Tak więc skrót A, jeszcze raz A, U, Unwrap i przechodzimy do UV. Dobrze i tak, widzimy, że w tej sytuacji dysponujemy osobnym UV dla płyty dolnej oraz dwoma paskami. I tak, przejdźmy może jeszcze do tej okolicy i widzimy, że w tej sytuacji dysponujemy również niewielkim zniekształceniem właśnie tutaj. Tak więc ja proponuję ten element odseparować od płyty dolnej. Tak więc z powrotem przechodzimy na przód obiektu i skupiamy naszą uwagę w tym miejscu. Na razie wytnę odpowiedni otwór. W taki sposób, aby objąć właśnie ten element. Tak więc oczywiście nie wycinam w sensie odseparowania od siebie geometrii, tylko zaznaczam odpowiednie komponenty, te, które znajdują się po zewnętrznej stronie. Dobrze. Tutaj. I korzystam z Shift, aby dodać do zaznaczenia. I Ctrl E, Mark Seam. Zaznaczmy wszystko. I Unwrap. Dobrze, widzimy w jaki sposób udało się wyciąć właśnie ten element z naszego szablonu UV. Zobaczmy gdzie on się teraz znajduje.
Tak, więc gdzieś otwórną chyba. OK, jest tutaj. Dobrze. I widzimy, że sam element również dysponuje sporym zniekształceniem. Tak więc musimy coś zrobić w odniesieniu do tego elementu. Ja w tej sytuacji przeprowadzę może jeszcze jeden szef, kontynuując zaznaczenie krawędzi, począwszy od tych elementów. Tak więc tutaj dysponujemy odpowiednim szwem i nic nie pozostaje, czy też nic nam nie stoi na przeszkodzie, aby ten szef kontynuować w tym miejscu. Tak więc zaznaczam tą krawędź, następną i tak dalej. Dobrze. Tak więc w tej sytuacji zaznaczamy komponenty w środku i zobaczymy, co nam to da. Jeszcze tutaj jest mała krawędź, tak więc nie zapominajmy o tego typu detalach, gdyż nie zaznaczając takiego małego komponentu możemy powodować problemy i trudno będzie nam zidentyfikować, skąd się biorą. Dobrze, Ctrl E, Mark Seam, zaznaczamy wszystko, Unwrap. Dobrze. I sprawdzamy, co się dzieje. OK, w tej sytuacji udało nam się odseparować od siebie te dwa elementy. Widzimy, że dysponujemy już naprawdę niewielkim zniekształceniem, które kompletnie nie będzie wpływało na render. Tak więc spokojnie możemy to pozostawić. I w ten sposób udało nam się uzyskać właśnie tego typu składniki naszego szablonu UV. Dobrze. Tak więc ja skorzystam z Island i zaznaczę, powiedzmy, na razie te elementy. I korzystając z Shift możemy dodawać do zaznaczenia poszczególne wysepki. Dobrze, następnie skrót G, wyprowadzę je w prawo, zaznaczę płytę dolną, obrócę mniej więcej w taki sposób. Dobrze, skrót G, przesunę do góry. Dobrze, skrót G, wyprowadzę na lewo, mniej więcej tutaj. Aczkolwiek może jeszcze raz wprowadzę do szablonu, to znaczy do przestrzeni UV. I zobaczymy, jak wygląda szachownica teraz. OK, całkiem dobrze. Aczkolwiek pamiętajmy, że dysponujemy odpowiednimi szwami właśnie w miejscach, w których wprowadziliśmy operację Mark Seam. I tutaj będziemy musieli zastosować narzędzia Blendera, aby, powiedzmy, zlikwidować tego typu połączenie. Jednakże z tym nie będzie problemu. Dobrze, skrót A na obiekcie. I przeciągnę płytę dolną tutaj. Na tym etapie mogę uznać, że ten fragment jest gotowy. Tak więc chciałbym go zabezpieczyć przed ewentualnymi zniekształceniami, czy też przed braniem udziału w operacji, czy też mapowaniu Unwrap w odniesieniu do pozostałych fragmentów. I w tym celu musimy po prostu zamrozić UV w odniesieniu do tej wysepki. I aby to zrobić, korzystamy z menu UVs i wybieramy polecenie Pin. Tak więc zauważymy, że wszystkie nasze UV stały się teraz czerwone. A to oznacza, iż nie będą deformowane podczas operacji Unwrap w odniesieniu jeszcze raz do tego samego obiektu i pozostaną na swoim miejscu. Jest to po prostu zamrożenie pewnego fragmentu szablonu UV. Dobrze? Przejdźmy z powrotem do widoku 3D i możemy teraz skorzystać ze skrótu U, Unwrap jeszcze raz. I widzimy wyraźnie, w jaki sposób pozostałe fragmenty obiektu zostały zmapowane jeszcze raz, aczkolwiek płyta dolna już nie brała w tym udziału. Dobrze, tak więc na razie zobaczę, jak wygląda sytuacja tutaj. Zaznaczę ten fragment, przeciągnę, zaznaczę ten fragment, obrócę w taki sposób. Na razie nie będę zajmował się dostosowaniem skali i orientacji. Zaznaczę obydwa i skorzystam ze skrótu P, czyli pin, tak więc zamrożę te UV i przeciągnę tutaj. Dobrze. Jeśli chodzi o te fragmenty, to widzimy w odniesieniu do nich pewne dysproporcje. Tak więc zauważymy, że tutaj ten element jest strasznie długi, tutaj krótszy, a spoglądając na płytę dolną, generalnie mamy do czynienia prawie z równymi odcinkami. Oczywiście ten dolny jest troszeczkę dłuższy, jednak nie podoba mi się do końca to zniekształcenie, tak więc postaram się jeszcze raz zmapować osobno te fragmenty, nie uwzględniając w procesie mapowania tych fragmentów, które już utworzyłem. Tak więc w tej sytuacji przejdźmy do aktywnej opcji Keep UV and Edit Mode Mesh Selection in Sync i tym samym będziemy mogli zaznaczyć tylko odpowiednią grupę werteksów, a następnie tylko ją zmapować. Tak więc ja może na razie wyłączę jeszcze raz tą opcję, upewnię się, że mam zaznaczoną tą grupę
skorzystam z G, przeciągnę tutaj, skorzystam ze skrótu P, zamrożę, OK. Skorzystam jeszcze raz z tej opcji, skrót B, zaznaczę tylko te werteksy i to automatycznie przekłada się na zaznaczenie bezpośrednio na naszym obiekcie. Tak więc ja może skorzystam ze skrótu A, aby oznaczyć wszystko i jeszcze raz skrót B, aby tylko zaznaczyć tą grupę. Dobrze, i widzimy mniej więcej, w jaki sposób to przekłada się na zaznaczenie bezpośrednio widoku 3D. I korzystamy teraz ze skrótu U, Unwrap. Dobrze, i sprawdzamy, co się dzieje. Tak więc widzimy, że w tej sytuacji ten fragment jest troszeczkę bardziej adekwatny w stosunku do płyty dolnej. Dobrze, skorzystam teraz z Shift Spacja. I oczywiście nie możemy teraz wykorzystać chociażby skrótu R, gdyż obracając tą grupę będziemy również obracali UV. Tak więc musimy wyłączyć opcję synchronizacji. Dobrze. Zaznaczę jeszcze raz wszystko tak, aby widzieć. Skrót R. Obracam. OK. Może być. Przeciągnę tutaj. Następnie ten fragment, skrót G. Dobrze, porównajmy obydwa. OK. I tak, w odniesieniu do tej wysepki mam aktywną opcję pin, czyli zamrożenie UV. Tak więc skorzystajmy teraz po prostu z polecenia unpin. Super. Przechodzimy do synchronizacji. Skrót A, aby odznaczyć. Skrót B, border select. Zaznaczamy tylko te komponenty. Dobrze. Skrót U. Unwrap. Spróbujmy teraz porównać obydwa fragmenty, tak więc ja skorzystam z wyłączenia synchronizacji oczywiście. Zaznaczę wszystko. W trybie Island zaznaczamy ten pasek, skrót R, obracamy w taki sposób. I tak, generalnie widzimy, że te paski są do siebie trochę zbliżone, a nawet bardzo, jednakże ja tutaj widzę pewne dysproporcje, nawet na tym etapie. Tak więc spróbuję troszeczkę innej metody, mianowicie usunę połowę obiektu i mam tutaj na myśli geometrię. Następnie wykonam mapowanie jeszcze raz w odniesieniu do tego paska i skopiuję tą połówkę wraz z szablonem UV. Tak więc przechodzimy do widoku 3D i w tej sytuacji możemy zachować zamrożenie UV w odniesieniu do płyty dolnej i tych dwóch fragmentów. I tym samym nie będziemy deformowali tych elementów podczas ponownego mapowania samej połowy obiektu. Dobrze? Tak więc przechodzimy do rzutu z góry korzystając ze skrótu 7. Upewniamy się, że jesteśmy w rzucie ortograficznym, czyli skrót 5. OK. Przejdźmy do werteksów, czyli Ctrl Tab, Vertex, skrót A. Skorzystajmy z Wireframe, tak aby wszystko zaznaczyć. Skrót B, czyli Border Select. Zaznaczamy tą połówkę, skrót X. Usuwamy te werteksy. Dobrze. Zaznaczmy ponownie jeszcze raz całość. OK. Skrót U. Unwrap. Dobrze. I teraz tak. Teraz korzystam z synchronizacji. Odznaczę wszystko. Skrót B. Zaznaczę tylko ten pasek. I jeszcze raz U. Unwrap. Dobrze. Wyłączę synchronizację. Island. Skrót R. Obrócę w taki sposób i przesunę tutaj. Dobrze, i zaznaczę jeszcze raz wszystko. Możemy teraz na tym etapie skopiować połowę obiektu wraz ze szablonem UV i tym samym uzyskamy właściwie identyczne szablony. Tak więc skorzystam może z wyprowadzenia nowego okienka. Wybiorę Properties. Dobrze, przejdę do zakładki Object Modifiers. OK. I korzystamy z modyfikatora Mirror. I w tym przypadku będziemy odbijać obiekt na osi X. Możemy sobie odznaczyć Vertex Group. Zaznaczamy tekstury UV. Tym samym będziemy mogli odbić właśnie szablony UV. Merge Limit, czyli łączenie komponentów, pozostawię domyślnie. Skorzystam z tabulatora, aby wyjść z trybu edycja. Następnie Apply, aby wykonać, czy też aby zastosować ten modyfikator na obiekcie. Dobrze, i ponownie tryb edycja. I widzimy mniej więcej, co udało nam się uzyskać. Tak więc skopiowaliśmy naszą połówkę siatki.
Aczkolwiek uzyskaliśmy lustrzane odbicie naszych szablonów UV. Na tym etapie moglibyśmy przykładowo obrócić tą część, a następnie połączyć z tą częścią, aczkolwiek to się mija z celem. Ja proponuję po prostu zamrozić tylko te paski i wykonać mapowanie jeszcze raz, czyli skrót Alt-P lub korzystamy z UVs. Unpin. Dobrze, aczkolwiek upewnię się, że mam wszystko zaznaczone. Jeszcze raz UVs. Unpin. Dobrze, w tej sytuacji zaznaczamy i zamrażamy tylko te dwa paski, czyli korzystamy z Island, wskazujemy wraz z Shiftem, UVs, pin. Dobrze, przechodzimy do naszego obiektu, upewniamy się, że wszystko jest zaznaczone i korzystamy ze skrótu U, Unwrap. Dobrze, i sprawdzamy, co się dzieje, super. Tak więc wskazuję teraz tylko tą wysepkę, skrót R, obracam. Przesuwam tutaj. Następnie te dwa elementy również przesunę tutaj. Dobrze, wskażę jeszcze raz tą wysepkę. Postaram się dostosować orientację i właściwie skalowanie. Czyli skrót S skaluje obrót. Leciutki obrót w taki sposób. Przesuwam tutaj. Następnie te dwa elementy. Skrót G, obracanie, skrót R. I potem będę troszeczkę więcej czasu poświęcał na dopasowanie tych szablonów. Dobrze, nas teraz interesują te dwa paski. Jeden i drugi. W tej sytuacji obydwa paski są obrócone względem siebie. Tak więc ja skorzystam ze skrótu B, aczkolwiek wcześniej odznaczę wszystko, skrót B, zaznaczę ten fragment, Alt-P, czyli Unpin, dobrze, przejdźmy do UVs i korzystałem po prostu z polecenia Mirror, czyli odbijamy na osi Y, dobrze, wskazujemy obydwie wysepki z Shiftem, skrót R, obracamy mniej więcej w taki sposób. Dobrze, wskażę teraz tą wysepkę i troszeczkę obniżę. I generalnie uzyskujemy prawie dwa identyczne paski. Dobrze, przesunę teraz obydwa paski. Powiedzmy tutaj. OK, i w ten sposób udało nam się przygotować pierwszy szablon UV w odniesieniu do płyty dolnej. Tak więc troszeczkę czasu minęło, aczkolwiek udało nam się poznać kilka technik, łącznie z wykonywaniem szablonu UV w odniesieniu do połowy obiektu, następnie odbijanie szablonu i uzyskiwanie tego typu rezultatów. Jeśli chodzi o proporcje pomiędzy poszczególnymi fragmentami, tym będziemy zajmować się w momencie, w którym będziemy łączyli poszczególne obiekty. Dobrze? Na tym etapie proponuję zapisać oczywiście plik i spotkamy się za chwilę. Jestem z powrotem i powracamy do pracy z naszymi szablonami UV. Właściwie zapomniałem zaznaczyć wszystkie UV i skorzystać ze skrótu P, tak aby zamrozić szablony. Przejdźmy z powrotem do widoku 3D. Na razie scalę może te dwa widoki. Shift spacja, odznaczę wszystko. Solid, zobaczmy mniej więcej jak się prezentuje nasz obiekt. Super. Pamiętajmy o tym, że dysponujemy szwami, aczkolwiek tym będziemy zajmowali się później. I tak, skorzystajmy teraz ze skrótu Alt-H, tym samym będziemy mogli przywrócić widoczność pozostałych obiektów. Zaznaczamy boczek, czyli ten element, który znajduje się pomiędzy płytami. I korzystamy ze skrótu Shift-H. Dobrze, korzystamy z tabulatora, przechodzimy tym samym do edycji komponentów. Ja skorzystam jeszcze ze skrótu N i wyłączę podgląd normalnych. Face. W przypadku tego elementu musimy upewnić się, że dysponujemy przynajmniej dwoma szwami na górze i na dole. Tak więc ja skorzystam z wireframe, skrót 7, skrót B i zaznaczę te komponenty, które leżą na samym środku. Dobrze, następnie korzystamy z Ctrl E, Mark Seam i właściwie możemy zaznaczyć całość, Unwrap. Dobrze, w ten sposób prezentują się dwa szablony w odniesieniu do boczka. Ja skorzystam jeszcze ze skrótu N, upewnię się, że mam aktywną odpowiednią opcję, która pozwoli mi wyświetlić teksturę w trybie Solid.
Tak więc przejdę do Solid. Odznaczę wszystko i widzę, że szablon UV nie jest wyświetlany, tak więc odznaczę wszystko, zaznaczę jeszcze raz. OK, przechodzimy do UV Image Editor i widzimy, że w tej sytuacji już szablon, to znaczy test grid nie jest wyświetlany. Tak więc możemy rozwinąć to menu i wybrać test grid. OK. A następnie zaznaczę wszystko i skorzystam ze skrótu P, tym samym zamrożę moje UV. I w tym przypadku przeniosę na osi Y, czyli GY, tutaj. Dobrze? I zapiszę wszystko. Z tym elementem nie mieliśmy problemów, przejdźmy więc do płyty górnej, która jest troszeczkę bardziej złożona. I tak, ja skorzystam z tabulatora, Alt-H, dobrze? Zaznaczam płytę górną, Shift-H. W tym przypadku proponuję na samym początku wyizolować, czy też utworzyć szablon UV tylko i wyłącznie dla wierzchniej części płyty górnej. Następnie usuniemy połowę obiektu, wcześniej zabezpieczymy odpowiedni fragment szablonu UV i postaramy popracować się z detalami. Tak więc zaznaczmy na razie odpowiednią grupę komponentów, które otaczają cały obiekt. Ja proponuję to zaznaczenie wykonać na tej wysokości, tak więc wskazuję pierwszy komponent, Alt, prawy przycisk myszy, wskazuję pozostałą część. Mniej więcej w ten sposób te komponenty obiegają całą płytę górną, tak więc sam raz, aż do tego punktu, w tym miejscu i do podobnego po drugiej stronie. I tak, to czerwone, czy też właściwie fioletowe podświetlenie sygnalizuje mi, iż tutaj zostało zastosowane programowe wyostrzanie krawędzi, tak więc ewentualnie możemy wyłączyć wyświetlanie tego podświetlenia, tak więc skrót N, Mesh Display, Creases, aczkolwiek mi ono nie przeszkadza. Dobrze, skorzystam z Ctrl-E, Mark Seam, zaznaczę wszystko, U, Unwrap. Przejdźmy do naszego szablonu. Dobrze, odznaczę wszystko, zaznaczę jeszcze raz. Straciłem dostęp do Test Grid, aczkolwiek mogę teraz rozwinąć to menu i wybrać Test Grid. OK. I zobaczymy mniej więcej, czym dysponujemy. Widzę, że w tej sytuacji mapowanie wyszło nawet bardzo dobrze w odniesieniu do tych pasków, które znajdują się w górnej części. Dobrze? I zobaczmy, co się stanie w momencie, w którym przetniemy te paski w tej okolicy, czyli na środku. Generalnie mógłbym spokojnie chyba wykorzystać te paski mniej więcej w tej postaci, aczkolwiek zobaczmy w celach eksperymentu, co się stanie, jeśli przetniemy te paski, aczkolwiek w dół. Dobrze. I Ctrl-E, Mark Seam. I jeszcze raz. I zobaczmy, jak teraz wyglądają te paski. Tak więc widzimy, że uzyskujemy dostęp do dosyć sporych dysproporcji. Dobrze. Tak więc ja może skorzystam na razie z Ctrl-Z. Cofnę operację. OK. Jeszcze raz wykonam mapowanie. Dobrze. Następnie wskażę za pomocą Island tą grupę, która jest odpowiedzialna za ten pasek. Skorzystam ze skrótu P, czyli zabezpieczę i przeciągnę do góry. Na razie te paski pozostawię w spokoju. I zapiszę. Dobrze? I skupiamy się teraz głównie na tym elemencie. Tak więc musimy wyizolować odpowiednią łatkę, czy też wysepkę dla wewnętrznej części otworów. I tak, ja może jednak nie będę korzystał z usunięcia połowy obiektu na tym etapie, tylko spróbuję wykonać to ręcznie w odniesieniu do obydwóch otworów i zobaczymy, co się nam uda uzyskać. W razie czego usuniemy połowę obiektu i odbijemy wszystkie UV oraz dopasujemy je odpowiednio. Dobrze, tak więc skupię się na razie na pierwszym otworze. Odznaczę wszystko i zobaczmy, które komponenty musimy w tym przypadku zaznaczać. Tak więc ja skorzystam może ze skrótu B, zaznaczę taką grupę komponentów i kropka na klawiaturze. Dobrze? Tak więc widzimy tutaj właściwie dwa rzędy krawędzi. Dolne i górne. Ja proponuję zaznaczyć górne krawędzie. Dobrze? Alt, prawy przycisk myszy. Widzimy mniej więcej, w jaki sposób to zaznaczenie jest poprowadzone. I teraz tak, musimy się skupić na tej okolicy. Zobaczyć mniej więcej, jak te komponenty przebiegają.
Tak więc muszę odznaczyć ten komponent, a do zaznaczenia dodać ten malutki i ten. Tak więc musimy zwracać uwagę na tego typu detale i ostrożnie zaznaczać. Dobrze, Alt, prawy przycisk myszy. Ups, skorzystam z Ctrl Z, Alt, Shift, prawy przycisk myszy. Dodam do zaznaczenia. OK. I dodaję dalej do zaznaczenia. Następnie te krawędzie i te. Dobrze? Następnie Ctrl E, Mark Sim. Zaznaczę wszystko i unwrap. Dobrze. I tak, widzimy, że odpowiednia wewnętrzna część otworu została wyizolowana. Aczkolwiek jest dosyć nieznacznie zniekształcona, dlatego ja proponuję wprowadzić odpowiednie cięcie w odniesieniu właśnie do tej wysepki. I to cięcie umieścimy w dosyć ukrytym miejscu, powiedzmy gdzieś tutaj. Tak więc zaznaczę tą krawędź i tą. Następnie Ctrl E, Mark Seam. I jeszcze raz, zaznaczamy wszystko, unwrap. Dobrze? I tym samym możemy, powiedzmy, rozprostować ten wewnętrzny fragment otworu. I generalnie tą samą operację przeprowadzę teraz w stosunku do drugiego otworu. Dobrze, tak więc zacznę od wskazania właściwej krawędzi, Alt, zaznaczam tą pętlę, zwracam teraz uwagę na ten odcinek, ostrożnie wskazujemy właściwe komponenty, łącznie z tym malutkim. Dobrze. Skorzystam ponownie z Alt Shift. Zobaczę, co się uda zaznaczyć. Jeszcze raz Alt Shift. OK. Przechodzimy aż tutaj. I na tym etapie automatycznie już zaznaczę te dwa komponenty. Dzięki temu przeprowadzę cięcie wewnętrznej części w tej okolicy. Dobrze, dodam do zaznaczenia te dwie krawędzie, a właściwie trzy. Pozostaje ta najmniejsza. I Mark Seam. I zobaczmy, czym teraz dysponujemy. No dobrze, muszę się uderzyć w piersi, jeśli chodzi o płytę górną. Widzę, że udało nam się uniknąć konieczności usunięcia połowy obiektu. Generalnie ten szablon nie prezentuje się najgorzej, aczkolwiek musimy popracować nad proporcjami. Tym jednak zajmiemy się później. Na razie po prostu ja proponuję zaznaczyć, powiedzmy, płytę, troszeczkę pomniejszyć, zaznaczmy wszystkie UV, skorzystajmy ze skrótu P i przeniosę płytę do góry i te dwa fragmenty również przeniosę do góry. OK. Dobrze, i zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w naszym widoku. Widać, że proporcje pomiędzy elementami szachownicy są zachowane właściwie na całej powierzchni płyty. Tym samym unikniemy problemu ściągania tekstury w środkowej części. Aczkolwiek coś za coś. I w tym przypadku będziemy musieli popracować odpowiednimi narzędziami, aby usunąć łączenie tekstur w tych okolicach. Podejrzewam, że tutaj nie będziemy musieli wykonywać tego typu zabiegów. Te elementy są prawie niewidoczne. Dobrze. Tak więc jeśli chodzi o mapowanie UV w odniesieniu do pudła, to generalnie wszystko. Skorzystam jeszcze z Alt-H. Na tym etapie mniej więcej to się prezentuje w taki sposób i w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się mapowaniem mostka. Tak więc to nie będzie długa lekcja i po tym przejdziemy już do mapowania gryfu. Tak więc zapraszam.